Dzisiaj mamy turniej zorganizowany przez członków Młodzieżowej Rady Gminy, która niedawno została powołana, jak i również przy współudziale Urzędu Gminy Dąbrówno i Radnej Gminy Dąbrówno, pani Marioli Kilian. Radny Młodzieżowej Rady Gminy, który akurat z tej miejscowości pochodzi, przyszedł do nas z taką inicjatywą, że chciałby zorganizować taki turniej. Gmina wsparła go, radna tej gminy również, pani Mariola Kilian, i radna tego sołectwa również go wsparła. I dlatego dzisiaj możemy obchodzić to święto sportu w miejscowości Lewałd Wielki. Impreza nasza powstała ze względu na to, że w naszej gminie nie ma takich imprez piłkarskich, sportowych. Poprosiliśmy panią Dorotę Szczurowską, naszą wicewójt, która po prostu, z czym do niej poszliśmy, to nam pomagała we wszystkim. Impreza, jak widać, dużo ludzi przyszło na nią. Jest bardzo udana, pogoda też dopasowała. O 13 zaczęliśmy pokazem strażackim, właśnie paliły się snopy pęczków, oni próbowali je zagasić, bardzo im długo to zajęło. W meczu pojawiły się przez strażaków dym, który po prostu sędzia musiał przerwać mecz na 2 minuty. Ta impreza tak naprawdę nie miała swojej okazji, tylko chcieliśmy po prostu przyciągnąć ludzi do naszej wsi. Nie mamy tak żadnej agroturystyki, nic, więc coś takiego jest takim podmuchem energii dla naszej gminy, że mogą coś u nas zrobić we wsi.